Znajdujemy się w Muzeum Marii Grzegorzewskiej i Akademii Pedagogiki Specjalnej. Właściwie jest to niewielkie muzeum uczelniane, wpisane w ostatnich 2-3 latach do katalogu muzeów uczelnianych w Polsce. Prawdę mówiąc, jest to taka izba pamięci poświęcona pamięci naszej patronki, założycielki już prawie 100 lat temu Państwowego Instytutu Pedagogiki Specjalnej. Uczelni, która po drodze przeszła kilka reform, o czym jeszcze zechcę powiedzieć. Miejsce to poświęcone jest Marii Grzegorzewskiej, ale stanowi także ta druga izba, ta druga część tego niewielkiego muzeum, dedykowana jest pracownikom naszej prawie już stuletniej uczelni, osobom, które ją tworzyły wespół z Marią Grzegorzewską. Znajdują się tam także zdjęcia przedstawiające instytut na przestrzeni dziejów, który wielokrotnie zmieniał swoją siedzibę. To, co tutaj widzimy i aranżacja tego wnętrza jest pomysłem naszych pracowników. Maria Grzegorzewska, przypomnę, zmarła z 6 na 7 maja 1967 roku na atak serca. Miała problemy z sercem. Od wielu lat zmagała się właśnie z tą dolegliwością. I ostatecznie w roku 1967 w wieku 79 lat odeszła. Natomiast przedmioty, które po niej zostały, zostały w ten sposób zaaranżowane. I myślę, że to był dobry pomysł, by stół Marii Grzegorzewskiej, to co wisiało na ścianach, a była osobą, która lubiła sztukę, do czego też się zaraz jeszcze odniosę, różnego rodzaju artefakty, które naprawdę dzisiaj mogą budzić naszą ciekawość i budzą osób, które tutaj jeszcze przed pandemią pojawiały się i mieliśmy możliwość zaprezentowania im tych przedmiotów, które pozostały po Marii Grzegorzewskiej, a przede wszystkim przedstawienia jej jako twórczyni polskiej pedagogiki specjalnej. Jest to zatem osobliwe miejsce. Właściwie można byłoby powiedzieć, że brakuje tutaj tylko kwiatów, ponieważ wszędzie tam, gdzie Maria Grzegorzewska przebywała do roku 1948 na ulicy Spiskiej, gdzie także dzisiaj mieści się Akademia Pedagogiki Specjalnej. No i od roku 1959 po wybudowaniu gmachu przy ulicy Szczęśliwickiej 40. Wszędzie tam, gdzie przebywała, było bardzo dużo kwiatów. No i gabinet Marii Grzegorzewskiej, czego dowodzą liczne wspomnienia, był zawsze otwarty dla słuchaczy Instytutu, którzy mogli właśnie do niej zajrzeć, porozmawiać na tematy, które były związane pewnie z tokiem kształcenia, ale myślę, że nie tylko, ponieważ była to bardzo ciepła i dobra osoba. To, co widzicie Państwo na ścianie, to tylko dwie rzeczy bym pokazał. Portret matki Felicji z Bogdanowiczów-Grzegorzewskiej oraz wyżej portret Józefy Jotejko. Jeśli chciałbym dwa zdania powiedzieć o rodzinie, to trzeba powiedzieć, że Maria Grzegorzewska wychowała się w podwarszawskiej wsi Wołucza, bliżej może nawet Rawy Mazowieckiej, w powiecie Rawa Mazowiecka, w wielodzietnej rodzinie. Rodzice, czyli Adolf Grzegorzewski i jej matka Grzegorzewskiej, zarządzali majątkiem ziemskim. Natomiast w roku 1900 Maria Grzegorzewska, mając lat 12, bo urodziła się w 1888 roku, podjęła naukę w prywatnych pensjach warszawskich Jadwigi Kotwickiej i Pauliny Hawelkę. Pensję tę ukończyła. W roku 1908 otrzymała tytuł nauczycielki domowej, jak to wtedy wpisywano na dyplomach, domaśniej uczytelnicy, dyplom, który uprawniał ją do pracy z dziećmi. W tamtych czasach, 100 kilkanaście lat temu, właściwie w czasach, kiedy zaczyna się dopiero kształtować, o czym wszyscy dobrze wiemy, ruch na rzecz równouprawnienia kobiet, w Anglii działają sufrażystki, no Polska przyzna prawa wyborcze kobietom w 1919 roku, w 1918-19 roku, to Maria Grzegorzewska, otrzymując taki tytuł, wchodziła w krąg osób, kobiet, które mogły zajmować się działalnością nauczycielską.
I rzeczywiście nauczycielstwo od początku było jej powołaniem. Wiemy, że w roku 1907-1908, tu będąc w Warszawie, nawiązała kontakty z osobami, które dobrze znamy z kart pedagogiki, Marianem Falskim, Stefanią Sępołowską, czy też Heleną Radlińską. Działała w środowisku robotniczym warszawskim, zajmowała się działalnością społeczną i oświatową. Ważnym też takim momentem w jej życiu był kontakt z Ludwikiem Krzywickim, wybitnym socjologiem, który przygotowywał ją do studiów uniwersyteckich, ukończyła taki kurs przygotowawczy. Studiów tych w Warszawie nie podjęła, na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym, ale podjęła je w roku akademickim 1909-10 w Krakowie. Nie była immatrykulowana, natomiast w roku 1911 przerwała te studia. Tak naprawdę w zachowanych materiałach na ten temat mamy lakoniczne wzmianki, że właściwie zdecydował o tym stan zdrowia Marii Grzegorzewskiej, a być może było tak, że szukała dla siebie innej drogi. I okazało się niebawem, że taką drogę znalazła, ponieważ do Polski przyjeżdżała osoba, którą tutaj chcielibyśmy pokazać, Józefa Jotejko, profesor, fizjolog, psycholog i pedagog. Kobieta, która wyznaczyła dalszą drogę życiową Marii Grzegorzewskiej. Otóż przyjeżdżając do Zakopanego, do Krakowa, do Sosnowca, do innych polskich miast w okresie wakacyjnym, Józefa Jotejko, rocznik 1866, proponowała polskim pedagogom, wśród których był także Jan Władysław Dawid, współpracę w duchu takiej, powiedzielibyśmy, najlepszej pedagogiki europejskiej, wyprowadzonej z doświadczeń belgijskich. Mówiło się wtedy o Belgii, że Belgia jest laboratorium Europy w dziedzinie badań nad inteligencją dziecięcą, w dziedzinie innowacyjności pedagogicznej, progresywizmu. Jotejko miała kontakt z takimi pedagogami jak Ovidiusz de Croly, czy Claparet, czy Karol Riche. I ta oto Józefa Jotejko zaproponowała Grzegorzewskiej, by podjęła studia w Brukseli. Grzegorzewska na to się zgodziła i w roku 1913 wyjechała wespół z Józefą Jotejką do Brukseli, gdzie zaczęła studia. Wojna światowa, zwana Wielką Wojną, pierwsza wojna światowa, spowodowała, że opuściły Brukselę zajętą przez wojska niemieckie. Francja, jak wiemy, obroniła się przed inwazją niemiecką i kontynuowała swoje studia Maria Grzegorzewska w Paryżu. W roku 1916 wydała, czyli dosyć szybko, pracę doktorską. Pracę, która dotyczyła wrażeń estetycznych. Z zakresu estetyki była to praca. Dlatego nie dziwimy się, że w pomieszczeniach, w których przebywała Maria Grzegorzewska, jak wspomniałem, zawsze było pełno różnego rodzaju artefaktów. To były ciepłe pomieszczenia. Rycin interesowała się sztuką przez całe życie. Obroniła pracę dotyczącą wrażeń estetycznych z zakresu estetyki i robiła to, swoje badania prowadziła empiryczne wśród dzieci szkół brukselskich. No, praca została dokończona i obroniona w 1916 roku w Paryżu. Dodam, że możemy tę pracę czytać dzisiaj w oryginale, została wydrukowana, a także w języku polskim. Czyli jest rok 1916, Maria Grzegorzewska zostaje doktorem. Czyli ma tych lat 28, jeżeli urodziła się w 1888 roku. Pierwsza wojna światowa dobiegła końca w 18 roku, jak wiemy. I tutaj zaszły dwa wydarzenia bardzo ważne w biografii Grzegorzewskiej. Otóż podczas praktyk w paryskim szpitalu Bicêtre, słynnym paryskim szpitalu sprzed 200 lat, którym kiedyś zawiadywał wybitny psychiatra Pinel, Grzegorzewska, można by powiedzieć, naznaczyła poprzez kontakt z dziećmi z niepełnosprawnością swoją drogę życiową. Stwierdziła wówczas, to był rok 1918, że jej powołaniem będzie praca z takimi dziećmi. I tej pracy później rzeczywiście się poświęciła po powrocie do Polski wiosną 1919 roku. Wróciła także Józefa Jotejko, jej mentorka, i jak wiemy, wróciło także wielu Polaków, w tym późniejszych
wybitny naukowiec, uczony Gabriel Narutowicz, który w 1922 roku został prezydentem. No wiemy, że wydarzenia tragiczne związane z zamachem na jego życie nie pozwoliły mu długo tego urzędu pełnić. Ale jest jeszcze jeden element tego, co stanowi o biografii Grzegorzewskiej. W 18 roku napisała swój 1918 pierwszy artykuł dotyczący potrzeby kształcenia specjalnego dzieci anormalnych. Użyła takiego pojęcia. Kształcenie specjalne i dzieci anormalne. Tak wówczas mówiono. Artykuł ten napisała na łamach roczników Polskiej Ligi Nauczania, wydawanych w 1918 roku. Oczywiście osobą numer jeden była tutaj w dalszym ciągu Józefa Jotejko, która patronowała tym rocznikom. Obie panie, jak powiedziałem, wróciły do Polski. Warto dodać, że Józefa Jotejko w momencie, kiedy powstał Państwowy Instytut Pedagogiki Specjalnej, współpracowała z Marią Grzegorzewską. Miała tutaj wykłady z psychologii. Dodam w tym miejscu, że do tej współpracy został zaproszony, o czym wiemy i czym się chlubimy, Janusz Korczak, który prowadził zasady, wykład pod tytułem Zasady wychowania w internatach. Tutaj w Instytucie Pedagogiki Specjalnym, mieszczącym się pierwotnie w gmachu na Placu Trzech Krzyży Instytutu Głuchoniemych i Ociemniałych, a potem w latach 20. w Alejach Ujazdowskich 20, a potem w latach 30. do wybuchu II wojny światowej w Warszawie, w okolicy Mostu Poniatowskiego, w Alei 3 Maja 18. I to były zawsze takie siedziby, można by powiedzieć, podnajmowane. Instytut nie miał własnej siedziby. Grzegorzewska potrafiła zjednoczyć wokół siebie ludzi ambitnych. Był to, jak mówię, i Józefa Jotejko, Janusz Korczak, ale byli to dyrektorzy Instytutu Głuchoniemych. Był to wreszcie Tytus Benni, profesor, który zajmował się ortofonią i to właśnie kontakt z profesorem Tytusem Bennim zaowocował tym, że jego seminarium ortofoniczne i fonetyczny instytut połączył się z Seminarium Pedagogiki Specjalnej i w roku 1922 w czerwcu ruszył w lipcu wspomniany już przeze mnie kilka razy Państwowy Instytut Pedagogiki Specjalnej. Chciałbym też powiedzieć, że pomysł na instytut jako placówki kształcenia nauczycieli Grzegorzewska w dużej mierze zaczerpnęła z doświadczeń, które zebrała za granicą, z doświadczeń, które mogła zebrać właśnie patrząc na organizację placówki, o której warto wspomnieć. A był to Międzynarodowy Fakultet Pedologiczny, powołany w 1912 roku przez Józefę Jotejko. To, że działał tylko dwa lata do wybuchu I wojny światowej, w żaden sposób nie umniejsza jego roli, ponieważ z rozwiązań tego Instytutu Międzynarodowego Fakultetu Pedologicznego korzystały później szkoły, uniwersytety w Lowanium, w Liège między innymi, w Gandawie i swój ślad w życiu uniwersyteckim, belgijskim, a Belgia rzeczywiście przodowała, jeśli chodzi o metodykę kształcenia i nie tylko nauczycieli, ale pracy z dziećmi, do tego stopnia organizacja tego fakultetu była zaawansowana, ponieważ stawiano na profesjonalne nauczanie z zakresu pedagogiki, psychologii, fizjologii, biomedyki, na praktyki pedagogiczne, na różnego rodzaju wycieczki naukowe, na diagnostykę. Instytut w zamyśle Jotejko miał trwać 3 lata. Już wiemy, że w 2014 roku przerwał działalność, ale do niego, dla podkreślenia dodam, nawiązywano w okresie późniejszym. I Grzegorzewska, tworząc Instytut Pedagogiki Specjalnej w 2022 roku, nie wszyscy o tym wiemy, ale bazowała bardzo na organizacji tego Fakultetu Pedologicznego. Natomiast nie udało jej się, i zawsze mówiła to z ubolewaniem, żeby placówka była 3-letnia. Chcę Państwu powiedzieć, że przez całe 20-lecie nasz instytut to była placówka jednoroczna dla nauczycieli, czynnych już zawodowo nauczycieli, na przykład szkół powszechnych, bądź też absolwentów szkół średnich, pracujących. Dopiero studia magisterskie zaczęły się
w latach 70., czyli przez pół wieku to była właściwie placówka kształcąca, dokształcająca nauczycieli dla potrzeb szkolnictwa specjalnego, ale jego rolą było coś jeszcze. Diagnostyka, badania selekcyjne i od początku w instytucie powstały poradnie, pracownia psychopedagogiczna, była poradnia ortofoniczna i tutaj mamy ślad działalności profesora Tytusa Benniego i poradnia pedagogiki leczniczej. Ten aspekt działalności instytutu i profesjonalnej pracy z nauczycielem, który Grzegorzewska tak mocno przez całe życie akcentowała, że nauczyciel szkoły specjalnej nie może być po 6-tygodniowym kursie, a musi mieć gruntowne przygotowanie z zakresu fizjologii, psychologii, pedagogiki, co musi być poparte także praktyką i jeszcze czymś jeszcze, o czym zechcę Państwu powiedzieć, przede wszystkim powołaniem nauczycielskim i ten pogląd pedagogiczny w pracach Marii Grzegorzewskiej, która napisała około 150, niektórzy podają 170 publikacji, kwestie dotyczące nauczyciela i osobowości nauczyciela jest kluczowy. Około 20 prac Marii Grzegorzewskiej dotyczą tego zagadnienia. Najsłynniejszą sprawą, jeśli chodzi o pedagogię, są leżące tutaj na biurku listy do młodego nauczyciela. Listy do młodego nauczyciela, które nazwane zostały Biblią nauczycielską. Polecam Państwu lekturę tego dzieła, pisanego z serca. W roku 1947 wyszedł pierwszy cykl. 10 lat później Maria Grzegorzewska wróciła do tego, wydając drugi cykl listów do młodego nauczyciela, aż wreszcie rok później, w 1958 roku, wydała trzeci cykl listów do młodego nauczyciela. One były wielokrotnie wznawiane. No, nie wszyscy je znają, natomiast napisane są z dużą estymą. A przede wszystkim jeszcze jest jedna ciekawa rzecz. Podczas okupacji Maria Grzegorzewska napisała pracę. Nie mamy tej pracy, ponieważ ona zaginęła w czasie Powstania Warszawskiego, podczas pożaru jej mieszkania, tak jak zaginęła praca poświęcona psychologii niewidomych, tom drugi. Te dwa wielkie dzieła zatytułowane Osobowość nauczyciela i Psychologia niewidomych niestety przepadły w rękopisach raz na zawsze. W pewien sposób Maria Grzegorzewska wróciła do spraw pedagogicznych, jak mówię, po II wojnie światowej. Ale przerwałem nasze rozważania na roku 18, 19, na 22, kiedy powstaje nasz instytut. I trzeba powiedzieć tak, lata 20 to czas dla instytutu, jego rozwoju. Instytut kształcił nauczycieli w czterech specjalnościach, jak wtedy mówiono, upośledzonych umysłowo, moralnie zaniedbanych, niewidomych i głuchoniemych. I kształcił nauczycieli, którzy pracowali w szkołach specjalnych, nie było przedszkoli specjalnych, nie było szkół zawodowych specjalnych, nie było liceów specjalnych i bilans tego szkolnictwa specjalnego w okresie, kiedy Polska odzyskuje niepodległość, mieliśmy około 30 placówek specjalnych, szkół i zakładów. U progu wybuchu II wojny światowej w 1939 roku tych placówek było 100 kilkanaście, to znaczy szkół specjalnych, dla około 12 tysięcy uczniów. Bilans ten jest trudny do oszacowania w kategoriach zero-jedynkowych, że tych szkół było dużo czy mało. Myślę, że było coś ważniejszego. Mianowicie Grzegorzewska oprócz tego, że kierowała instytutem, robiła to, jak już Państwo wiecie, w sposób bardzo profesjonalny, opierała się na wzorcach zachodnioeuropejskich, na pedagogice, która święciła triumfy nie tylko belgijskiej, ale także niemieckiej. Dowodem na to są także jej wyjazdy i staże naukowe w dwudziestoleciu międzywojennym, między innymi do Zurichu, między innymi do Brukseli, do Paryża. No i właśnie na podstawie tych wyjazdów, które nie miały tylko walorów turystycznych, chociaż też, bo jak mówię, sztukę zawsze lubiła, architekturę, rzeźbę, ale przede wszystkim zbierała materiały. Więcej, współpracowała ze środowiskiem pedagogów specjalnych, znała dobrze język francuski, brała udział w pracach Międzynarodowej Ligi Nowego Wychowania czy w Towarzystwie Pedagogiki Leczniczej, bo tak zwano w dwudziestoleciu międzywojennym pedagogikę specjalną jeszcze.
Sam termin pedagogika specjalna upowszechnia się dopiero po II wojnie światowej. Tak więc w dwudziestoleciu międzywojennym Grzegorzewska podtrzymuje swoje kontakty naukowe za granicą, rozwija je. Druga sprawa. Tworzy czasopismo, które do dzisiaj funkcjonuje, kwartalnik Szkoła Specjalna. Ten kwartalnik powstał w roku 1924 i z przerwami w latach 50. czy w okresie wojny jest kontynuowany. Dzisiaj to czasopismo jest czasopismem wewnątrz, można by powiedzieć, uczelnianym. Inna sprawa jest taka, że Grzegorzewska staje na czele sekcji szkolnictwa specjalnego przy Związku Nauczycielstwa Polskiego Szkół Powszechnych. Czyli nauczyciele, którzy, jakbyśmy szukali genezy ZNP w 1905 roku, podczas rewolucji 1905-07 w Królestwie Polskim, to dobrze się stało, że problematyka kształcenia specjalnego została przez, no właśnie, znowu Marię Grzegorzewską, która była działaczką też ZNP, dostrzeżona w kręgach nauczycielskich. Efektem tego były zjazdy nauczycielskie, różnego rodzaju kursy zorganizowane między innymi w roku 1925 i w 1934. Na łamach szkoły specjalnej zostały one dokładnie opisane. Pierwszy zjazd nauczycieli szkół specjalnych w 1925, drugi zjazd w 1934, trzeci miał odbyć się w Wilnie w roku 1939. Niestety wydarzenia wojenne spowodowały, że historia zupełnie inaczej się potoczyła. Dwudziestolecie międzywojenne to także współpraca Marii Grzegorzewskiej z różnymi organizacjami związkowymi, niesłyszących, jak wtedy mówiono, głuchoniemych czy niewidomych, do czego Maria Grzegorzewska wróci w okresie powojennym. I to wtedy zostały przygotowane fundamenty uczelni, która, tak jak wspomniałem, no nie była uczelnią marzeń Grzegorzewskiej. Brakowało pomieszczeń, brakowało ludzi do pracy w szkolnictwie specjalnym. Bariery społeczne były duże, nie wszyscy rozumieli potrzebę kształcenia specjalnego. Oblicza się, że w dwudziestoleciu wykształcono około 660 pedagogów specjalnych w tych czterech specjalnościach, o których mówiłem, niewidomych, głuchoniemych, upośledzonych umysłowo i moralnie zaniedbanych. Dziś powiedzielibyśmy, że w zakresie resocjalizacji. Jeszcze bolączki dotyczyły także kwestii obowiązku szkolnego. Przypomnę, że dekret o obowiązku szkolnym z 7 lutego 1919 roku, sygnowany przez tymczasowego naczelnika, potem naczelnika państwa Józefa Piłsudskiego, zakładał, że wszystkie dzieci w wieku szkolnym wypełniają ten obowiązek. Ale w praktyce było tak, że tego obowiązku dzieci nie wypełniały z prozaicznej sprawy, z prozaicznego powodu. Po prostu brakowało szkół specjalnych. Wtedy też następowało odroczenie tego obowiązku szkolnego. Wybuch wojny i sześcioletnia okupacja to czas heroizmu całej generacji, która wtedy miała do czynienia z okropnościami II wojny światowej. Maria Grzegorzewska, jak już Państwo usłyszeliście, prowadzi pracę naukową. Te dwa dzieła jej zaginęły niestety. Druga sprawa, działa w tajnych kompletach. Przygotowuje między innymi materiały do nauczania nauczycieli w Oflagach. Pracuje z wybitnym psychologiem Stefanem Balejem nad innymi pedagogami. Te kontakty, które nawiązała wiele lat wcześniej w dwudziestoleciu międzywojennym, owocowały między innymi z Marianem Falskim czy Władysławem Radwanem. Z Władysławem Radwanem zresztą prowadziła w latach 30-35 Państwowy Instytut Nauczycielski. To była taka druga placówka, którą kierowała Grzegorzewska. Te kontakty zaowocowały pracą na rzecz polskiej oświaty, przymiarkami do tego, co będzie po zakończeniu wojny. Grzegorzewska działała społecznie, w Żegocie, pod pseudonimem Narcyza, a zatem pomagała w 1943 roku w trakcie heroicznego powstania w getcie warszawskim, kiedy to Niemcy, jak wiemy, dokonywali ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej i zagłady całej społeczności, w tym także Janusz Korczak stał się symbolem tej zagłady, opuszczając getto warszawskie z dziećmi w 1942 roku w sierpniu.
Maria Grzegorzewska brała też udział w Powstaniu Warszawskim. W 1944 roku, 10 sierpnia, została schwytana na ulicy Kaliskiej, przewieziona do Dulagu, obozu przejściowego w Pruszkowie, skąd zbiegła do Zalesia Dolnego, do małżeństwa profesora Władysława Radwana i jego żony Heleny i we współpracy z Ewą Krause pracowała w szkole powszechnej, zajmowała się także tajnym nauczaniem i to tam spędziła resztę okupacji. Warto dodać, że w 1945, w maju, gdy kończy się wojna światowa, Grzegorzewska już, że tak powiem, melduje się w gmachu Ministerstwa Oświaty i robi wszystko, żeby Instytut rozpoczął własną działalność. Na nowo, żeby rozpoczął działalność. W czasie wojny tę działalność przerwał. No takie były obligatoryjne zarządzenia władz niemieckich. Wiemy, że szkoły wyższe i średnie nie mogły prowadzić takiej działalności. Co ciekawe, dodam Państwu, że niektóre szkoły specjalne funkcjonowały, bo nie wyszły przepisy, które by znosiły ich działalność. Tak więc Grzegorzewska w pierwszych latach okupacji pracowała na ulicy Tarczyńskiej w szkole numer 177 i tam była nauczycielką. W okresie powojennym mamy kilka ważnych wydarzeń. W maju 1945 rusza Państwowy Instytut Pedagogiki Specjalnej. Wrusza według wzorców tych przedwojennych cykl kształcenia do 2 lat, o czym Grzegorzewska mówiła przez całe dwudziestolecie, został wydłużony dopiero w roku 1955-56. I wtedy zaczęły się też studia zaoczne. I dalej była to placówka, która zajmowała się kształceniem nauczycieli dla potrzeb szkolnictwa specjalnego, poradnictwem, dla badaniami selekcyjnymi. Tu opracowywano różnego rodzaju przepisy, programy, z których korzystały władze oświatowe i nauczyciele, psychologowie w całym kraju. Po wojnie rusza na nowo szkoła specjalna, której redaktorem jest dalej Maria Grzegorzewska, sekcja szkolnictwa specjalnego przy ZNP. No i oczywiście, tak jak wspomniałem wcześniej, kontynuowany jest ten nurt pracy społecznej, instytucjonalnej, także społecznikowskiej, związany z aktywnością Marii Grzegorzewskiej w środowisku psychiatrów, psychologów, ludzi niesłyszących. Maria Grzegorzewska była także ekspertem Ministerstwa Oświaty, była zapraszana do Sejmu Rzeczpospolitej. Stała się za życia symbolem szkolnictwa specjalnego. Po drodze została w 1957 roku, że tak powiem, nagrodzona tytułem profesora zwyczajnego, ale zwyczajnie na to zapracowała swoją działalnością naukową, dydaktyczną, organizacyjną. Otrzymała też wyróżnienia w postaci medalu komandorskiego Orderu Odrodzenia Polski, czy też Budowniczych Polski Ludowej. Maria Grzegorzewska masę informacji dotyczących tego, jaki był los Instytutu przed wojną, jak to wyglądało w czasie wojny i po wojnie, przedstawiła na łamach szkoły specjalnej, do czego Państwa zachęcam. Ta szkoła nasza specjalna, że tak powiem, jako kwartalnik naukowy, częściowo zdigitalizowana, ale w czytelni znajdują się wszystkie kolejne numery szkoły specjalnej. Warto dodać, a propos jeszcze organizacji Instytutu po wojnie, śmierć Marii Grzegorzewskiej w 1967 roku, o czym powiedziałem na początku, spowodowała, że powstał właśnie zamysł utworzenia takiego muzeum. No i ślad tego mamy właśnie tutaj na ulicy Szczęśliwickiej 40. Warto może powiedzieć, że są jeszcze materiały w magazynie naszej biblioteki, w pudłach, mówiąc kolokwialnie, w których znajdują się i rękopisy Marii Grzegorzewskiej. Pisała bardzo dużo listów, była osobą bardzo ciepłą. To było widać w trakcie wojny. Korespondowała, i nie tylko, korespondowała ze słuchaczami. Zdarzało się, że wkładała pieniądze do koperty, wiedząc, że narodziło się dziecko. Pamiętała swoich słuchaczy. Przypomnę, że rozmowy odbywały się, rozmowy kwalifikacyjne, twarzą w twarz. Gdybyśmy poszukiwali materiałów archiwalnych, część tych materiałów oczywiście zaginęła w czasie II wojny światowej, szczególnie po 1944 roku, kiedy
powstanie warszawskie zostało przez Niemców stłumione, a Warszawa była palona, w tym także archiwa. Ale wiemy, że w całym piśmiennictwie Marii Grzegorzewskiej jest jakiś taki duch głęboko deontologiczny. Ta kwestia humanistyczna przebija się przez jej stosunek do dziecka z niepełnosprawnością. W jej badaniach naukowych to się przejawia. W zagadnieniu kompensacji, w zagadnieniu wyrównywania, usprawniania. Ona o tym pisała w swoich skryptach, początkowo tytułowanych jako pedagogika lecznicza, a od lat 60. jako pedagogika specjalna. Widać tutaj wspaniały warsztat naukowca, ale także dobrego, mówiąc po ludzku, człowieka. Po śmierci Grzegorzewskiej przez kilka lat Instytut nie zmienił swojej formuły, ale już 3 lata później, w 70. roku został przekształcony w wyższą szkołę zawodową, 3-letnią. Potem mamy magistrów pierwszych w roku 1973. W 76. uczelnia przechodzi kolejną reorganizację, mamy wyższą szkołę pedagogiki specjalnej do roku 2000, kiedy zostaje przekształcona w Akademię Pedagogiki Specjalnej i pod tą nazwą imienia Marii Grzegorzewskiej funkcjonuje także w chwili obecnej. Warto dodać, że w latach 80. pod koniec nasza uczelnia, która rozwinęła się otrzymując nowe gmachy, szczególnie tutaj taki kampus powstał przy ulicy Szczęśliwickiej 40, mamy budynek A, B, C, w tej chwili jest budowany budynek D, którego budowa pewnie zakończy się w tym roku, a najpóźniej w przyszłym roku. Warto dodać, że uczelnia stała się taką pełnowymiarową uczelnią akademicką, bo rozpoczęły się po prostu studia magisterskie dla ludzi, dla młodzieży, która szkołę średnią i otrzymywała maturę. Natomiast studia 5-letnie rozpoczęły się w roku 1981 i dodam też, że wtedy był Wydział Rewalidacji i Resocjalizacji. Bywało, że te dwa wydziały były połączone bądź też działały oddzielnie. Oblicza się, że jeszcze przed pandemią, przed reformą 2.0 nasza uczelnia statystycznie, dane to pokazują, mogła kształcić 7 tysięcy studentów w ciągu roku, z czego 40% na studiach dziennych, 30% na studiach zaocznych mniej więcej. Nie wiem, jak te dane w tej chwili wyglądają, ale gdyby Grzegorzewska te dane znała, to spełniłoby się na pewno jej marzenie o rozwoju uczelni, która w jej zamyśle, jak próbowałem tutaj Państwu pokazać, od początku miała być profesjonalną uczelnią, nie tylko zakładem kształcenia nauczycieli. Owszem, były takie mroczne chwile w pierwszej połowie lat 50., kiedy nasz instytut spadł do rangi studium pedagogiki specjalnej. To miało szerszy kontekst w okresie stalinizmu, kiedy to państwo wszelkimi środkami dążyło do centralizacji wszelkich placówek oświatowych, wychowawczych i na przykład zabroniono, bo było to w zamyśle decydentów ówczesnych, działaczy partyjnych, było to przejawem pedagogiki burżuazyjnej, zabroniono stosowania metody ośrodków zainteresowań Owidiusza de Croliego, którą Maria Grzegorzewska przysposobiła do szkół polskich, specjalnych, jako metodę ośrodków pracy. Na szczęście wycofano się w drugiej połowie lat 50. z tego. I reasumując, mówiąc tutaj pokrótce Państwu na temat Marii Grzegorzewskiej, jej biografii, na temat naszego Instytutu, to dodałbym jeszcze, że w tej drugiej sali, poza zdjęciami budynków, w których mieściła się uczelnia, mamy kilka zdjęć absolwentów uczelni i ludzi, którzy czy z konferencji współpracowali z Marią Grzegorzewską w czasie wojny i okupacji. Według wszelkich statystyk, może to jeszcze Państwu dodam, zginęły 64 osoby związane z Instytutem i to nie byli tylko wykładowcy. Wśród nich był wspomniany Janusz Korczak, chyba postać najbardziej znana, ale był też Michał Wawrzynowski. Można by powiedzieć w 20-leciu prawa ręka Marii Grzegorzewskiej, Michał Wawrzynowski, który napisał
program kształcenia dzieci upośledzonych umysłowo i wytyczne związane z metodą ośrodków zainteresowań. Był także wśród tych osób zabitych była także Halina Jankowska, wybitny lekarz, psychiatra, która zginęła pod gruzami szpitala, właściwie ostatnia się ewakuowała. I była cała grupa ludzi, którzy narażając własne życie podczas okupacji, no można by powiedzieć, żeby nie popadać w jakieś górnolotne stwierdzenia, pozostali na swoim stanowisku i wiernie wypełniali zadanie, powołanie nauczycielskie. Ja bym tylko jeszcze chciał Państwu pewną rzecz przeczytać. To znaczy wypowiedź Marii, wypowiedź pośmiertną już wybitnego profesora Ryszarda Wroczyńskiego, który w roku 1958 zaprosił Marię Grzegorzewską do współpracy. Ta rzecz jest dosyć znana, bo w 1958 roku powstała Katedra Pedagogiki Specjalnej w Uniwersytecie Warszawskim. I jak szybko policzymy, to zobaczmy, że między 1922 rokiem a 1958 nie było żadnej innej placówki, która zajmowała się przygotowaniem nauczycieli szkół specjalnych poza Instytutem Grzegorzewskiej. To też świadczy o jego randze. I Ryszard Wroczyński zaprosił Grzegorzewską do współpracy i ona wówczas z Janiną Doroszewską, która była jej przyjaciółką, przez 2 lata tą katedrą kierowała, potem, że tak powiem, tą pałeczkę kierowniczą przekazała panom, których znamy z resocjalizacji. Między innymi chodzi mi tutaj o Stanisława Jedlewskiego i Czesława Czapuwa. Ale odczytałbym tylko pewną wypowiedź Ryszarda Wroczyńskiego i może jeszcze krótkie 2 zdania jej przyjaciółki Marii Grzegorzewskiej na jej temat, napisane przez Janinę Doroszewską. Ryszard Wroczyński, profesor na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego, po śmierci Marii Grzegorzewskiej napisał, i myślę, że te słowa stanowią, są miarodajne dla tego, co ja chciałbym Państwu powiedzieć o Grzegorzewskiej. Cechą szkoły Marii Grzegorzewskiej było łączenie teorii i praktyki, badania i działania. Nie uznawała antynomii między pedagogiką jako dziedziną teoretycznej refleksji, a pedagogiką jako terenem planowej działalności wychowawczej. Pedagogikę traktowała jako naukę integralnie związaną z praktyką wychowawczą w tym samym stopniu, jak medycyna jest związana z praktyką lekarską. Pedagog obok wiedzy fachowej winien posiadać kwalifikacje moralne. Utylitaryzm, ale i głęboko humanistyczny punkt widzenia przesycały cały system pedagogiczny Grzegorzewskiej. Z kolei Janina Doroszewska, która towarzyszyła Marii Grzegorzewskiej do ostatnich chwil jej życia jako lekarka, jako twórczyni pedagogiki terapeutycznej, która po II wojnie światowej jako kolejny dział kształcenia specjalnego rozwinęła się w instytucie, Janina Doroszewska zanotowała urok osobowości, a poza tym wszystkich uderzała siła i powaga jej oddziaływania na ludzi. Zawsze wpatrywała się w potrzeby drugiego człowieka. Jej zafascynowanie bogactwem piękna w życiu, miłość do nauki, do życia, wszystkich gałęzi sztuki, zachwyt nad pięknem człowieka, kiedy jest człowiekiem, budując teoretyczne ramy polskiej pedagogiki specjalnej, Maria Grzegorzewska zrobiła dla niej, i to jeszcze, nadała zawodowi pedagoga specjalnego rangę piękna i dawała szczęście temu, kto ten zawód prawdziwie sprawuje. I ja jeszcze tylko od siebie dodam, że jak czyta się listy do młodego nauczyciela, o których wspomniałem, to tam Grzegorzewska w tych strasznych, trudnych, ciężkich, powojennych latach no z wielką nadzieją mówi o nauczycielstwie w kategoriach oczywiście powołania, parafrazując Jana Władysława Dawida i jego taki imperatyw polegający na miłości dusz ludzkich, zawarty w niewielkim dziele, ale pięknym,
zatytułowanym O duszy nauczycielstwa, Maria Grzegorzewska pisze, podając liczne przykłady takich nauczycieli właśnie, życzliwych, troskliwych, profesjonalnych, nauczycieli, którzy byli według niej wyzwalający, a nie hamujący, nauczycieli, którzy byli prawdziwi, i ubolewała nad zakłamaniem, nad fałszem, który, jak pisała, prowadził do śmierci moralnej człowieka, a już szczególnie nauczyciela. Jeśli chodzi o pedagogikę specjalną i nauczycieli szkół specjalnych, to mówiła, że jest to zawód wyjątkowy, ponieważ nauczyciel takiej szkoły nigdy nie dobija do kresu. Miała na myśli tą innowacyjność, że musi tworzyć sam pomoce naukowe, że musi się dokształcać. I taki króciutki pasus bym tutaj zrobił do pewnej idei mniej znanej Grzegorzewskiej, a mianowicie ona była inicjatorką jeszcze przed wojną tworzenia muzeów oświaty i wychowania. A cóż to miało być za muzea? Wyobraźcie sobie Państwo taką sytuację. Pedagogika specjalna była w powijakach. Brakowało literatury fachowej. Pewne niedomagania na tym tle niwelowała szkoła specjalna i profesjonalne teksty zamieszczane na jej łamach w latach 20. I też tak zwana seria Biblioteki Leczniczej Sekcji Szkolnictwa Specjalnego Związku Nauczycielstwa Polskiego, ale te wspomniane przeze mnie muzea to miały być takie miejsca, obliczyła Grzegorzewska, że można stworzyć 270 muzeów, odnosząc to do liczby powiatów. To byłyby takie miejsca, gdzie nauczyciele mogliby się spotkać, wymienić się doświadczeniami, może napić się herbaty, ale to byłyby takie miejsca, gdzie stałaby biblioteczka, gdzie byłyby pomoce naukowe, gdzie mogliby nawiązywać kontakty ze sobą. I ta idea została ostatecznie, że tak powiem, zamknięta w roku 1970, 3 lata po śmierci Grzegorzewskiej, ponieważ zmieniła się struktura uczelni, stała się wyższą szkołą zawodową. Także tutaj złośliwości nie było, ale ona towarzyszyła Grzegorzewskiej przez całe życie. Żeby były pomieszczenia wszędzie tam, gdzie są nauczyciele, w których nauczyciel mógłby mieć dostęp do, nie do tej klasycznej biblioteki i czytelni, ale do takiej izby, gdzie stoją książki, pomoce naukowe, gdzie nauczyciele mogą zajrzeć do prac innych nauczycieli. I właściwie można by powiedzieć, podsumowując to wszystko, że pewnie nasza patronka byłaby w jakiejś mierze zadowolona. Jestem przekonany z tego, że uczelnia tak dynamicznie się rozwija, że są nawet przymiarki do tego, żeby stała się uniwersytetem, że jest placówką rozpoznawalną nie tylko w Polsce, ale także w Europie, że w ramach Erasmusa kształcimy studentów z zagranicy, że trzymając się tamtej idei uczymy w sposób taki integralny z zakresu psychologii, pedagogiki, fizjologii, socjologii, biomedyki, pracy specjalnej, no i niepełnosprawności we wszelkich wymiarach, nie tylko według tych czterech kategorii klasycznych, o których już mówiliśmy, ale także mówi się o sprzężonych różnego rodzaju zaburzeniach, niepełnosprawnościach, mówi się o edukacji włączającej, tak jak i mówiono o integracyjnej. Tak więc chciałbym powiedzieć, że miejmy nadzieję, że wraz z budową nowego gmachu, gmachu D, uda się także powiększyć to muzeum, bo z pewnością ranga naszej uczelni, jej historia, która w przyszłym roku, w maju, w czerwcu będą na pewno obchody, sięgnie 100 lat, zasługuje na to, żeby jeszcze bardziej upamiętnić działalność tej placówki i ludzi z nią związanych. Bardzo dziękuję.